Na to byśmy zaczęli drugą część wieczoru. Panie Janie, zapraszam Andrzeja Tadeusza Kijowskiego, autora książki Czasy Kultury. Andrzeju, bardzo proszę, i pana profesora, i pana senatora, i pana Jana, i pana Żaryna. Janie, zapraszam. Macie dużo mikrofonów, więc możecie zrobić kwadrofonię. Próba mikrofonu działa, tak? Prośba jest ten tylko, też? Jak sobie coś nalejecie, to żebyście schowali butelki, bo źle wyglądają w telewizji publicznej. Dobrze. To ja... Butelki. Na podłogę, tak? Dobrze. Dobrze. Szanowni Państwo, w tym punkcie programu mieliśmy być we trzech, to znaczy jeszcze pan Krzysztof Czabański, ale chyba nie dotarł, albo jeśli dotrze, no to go przywitamy, ale na razie zaczniemy bez niego. A chcieliśmy zaprezentować, to znaczy przede wszystkim autor, jak myślę, będzie tutaj naszym głównym opowiadającym, pan Andrzej Tadeusz Kijowski, zaprezentować nie tyle może samą książkę, o której za chwilę słów parę, ale zaprezentować problemy, które w tej książce zostały poruszone. Najpierw może słów parę o autorze, siedzący tutaj obok mnie, pan Andrzej Tadeusz Kijowski jest pisarzem, publicystą, felietonistą wieloletnim, ale także nauczycielem akademickim w różnych uczelniach. Do dziś, o ile wiem, jeszcze ma jakieś tam drobne zajęcia, więc nadal nie, już, ale nauczycielem akademickim. Ale o nich marzy. Jest, ale za to o nich marzy. Właśnie. Między innymi był twórcą konkursu teatrów ogródkowych. Ja zresztą dopiero tutaj o tym przeczytałem, a pamiętam sam, że tak powiem, ten projekt, który bardzo był ciekawy. Nie wiedziałem, że to pan, panie Andrzeju, jak rozumiem, wymyślił i tworzył ten projekt społeczno-edukacyjny. No a z ważnych tytułów prasowych, z którymi pan Andrzej był związany, to przede wszystkim tygodnik Solidarność, w tym okresie, jak rozumiem, także lat 80-81, tak? Czy już późniejszym, 89? Od momentu, kiedy wezwał mnie Andrzej Urbański, by wspomagać Jarosława Kaczyńskiego. Aha. I zostałem wtedy. Pierwszy raz spadło na mnie takie straszne odium, które dzisiaj ciąży na kolegach, chociażby to z tych z Ministerstwa Kultury. Po prostu nagle poczułem się obcym ciałem, ponieważ ośmieliłem się kulturą zawiadywać w tak tygodniku jest. Solidarność. Pod kaczorami, tak jest. No i także w Nowym Świecie, piśmie, które niegdyś w latach 90. było bardzo ważnym medium w Polsce, w naszym kraju. Był także działaczem opozycji, pan Andrzej. No i także można powiedzieć, że jest autorem wielu prac. Pewnie między innymi dlatego jest tym autorem wielu prac pisanych bardzo piękną polszczyzną i w takim zanurzeniu pięknym w słowie polskim, że jest synem wielkiego pisarza Andrzeja Kijowskiego i ten talent gdzieś tam w genach z ojca na syna przeszedł. A te tytuły to chwyt teatralny, zarys instrumentalnej teorii teatru, teoria teatru, rekonesans i opis obyczajów w piętnastoleciu międzysojuszniczym 1989-2004. A ta książka, która dzisiaj stanowi przedmiot naszego spotkania,
nosi taki oto tytuł. Organizacja życia kulturalnego w społeczeństwie obywatelskim na tle gospodarki rynkowej. Czas kultury i tu dziwne daty na pozór 1789-1989. Proszę Państwa, żeby Państwa wprowadzić w klimat tej książki, to wybrałem takie dwa fragmenty, które chciałbym Państwu odczytać. Są one bardzo krótkie, ale w jakiejś mierze oddają no, nie wszystko, co w tej książce jest zawarte, bo tego nie sposób opowiedzieć w krótkim cytacie, ale w jakiejś mierze przynajmniej część tej opowieści tu się znajduje. Oto pierwszy cytat. Na przełomie XVIII i XIX wieku formuje się romantyczna epistemę, czyli jak kto woli myślenie nowoczesne, w którym miejsce autorytetu jednostki zajmuje powaga instytucji, zaś rolę porządku hierarchicznego, reguły walki o aplauz, zasadę pracy ad majorem Dei Gloriam i niebieskiej nagrody, uznanie przez zbiorowość, płaca wreszcie sława. Kształtuje się też pojęcie artysty rozumianego jako podmiot twórczy. Poza tym, że autor tu zawarł bardzo dużo ciekawych myśli w tak małym, że tak powiem, zakresie zdań, to z tego cytatu chciałbym Państwu jakby zaproponować, że jednym z tematów tej pracy, nie chcę twierdzić, że autor musi się nad tym szczególnie pochylić, a zaraz się dowiemy, nad czym się tu pochylił szczególnie od niego samego, to chciałbym na podstawie tego cytatu powiedzieć Państwu, że jednym z problemów, który autor porusza, ale który też jest obiektywnym problemem bez wątpienia, to jest to, że niegdyś dawno, dawno temu byli sobie na przykład Medyceusze, którzy zarządzali Florencją, walcząc także o względy polityczne z innymi rodami. I ci Medyceusze, jako jeden z wielu rodów wyrastających z mieszczańskiej Europy Zachodniej i dochodząc do najwyższych stanowisk zarządzających praktycznie tym państwem, miastem Florencją XV-wieczną, że ci Medyceusze byli jednocześnie, tak jak wielu innych w Europie, mecenasami kultury. Czyli można powiedzieć, że zarządzali kulturą na swoim terenie wpływu, mając pieniądze, mając kaprys, mając estetykę w sobie, mając także polityczną potrzebę, żeby kultura w ich kręgu oddziaływania funkcjonowała. Jak Państwo doskonale wiedzą, to gdy pojedziemy dzisiaj do Florencji i pójdziemy do tamtejszej galerii Uffizi, a także wejdziemy do Pitti, do wielu innych miejsc, do kościołów, do wielu miejsc we Florencji pięknych tam się znajdujących i weźmiemy sobie karteczkę i zaczniemy notować nazwiska i daty urodzenia malarzy XV-wiecznych. Powiedzmy, że to są trzy i pół pokolenia. I tak mniej więcej dojdziemy do 100, 150, 180, nie wiadomo, gdzie tu się zatrzymamy tak naprawdę, to w pewnym momencie odkryjemy takie pytanie w sobie. Co to za dziwaczna ziemia? Że tylu tam utalentowanych ludzi istniało. Czy to znaczy, że gdzieś w przestrzeni całej europejskiej, to tam gdzieś te talenty, te diamenty funkcjonowały, a reszta to jałowa ziemia, same bez talencia, nic nie potrafili, tylko tam. A drugie pytanie, które człowiekowi się natychmiast nasuwa, to jest, jak bardzo umiejętnie, choć być może przez przypadek, bo nie stanowiło to celu samego w sobie, ten ród Medyceuszy potrafił spowodować niezmarnowanie się talentów. To znaczy, jak to się stało, że w jednej tak krótkiej epoce
tak wielu wyśmienitych malarzy znalazło się na tej ziemi, namalowało tyle wspaniałych obrazów i no, przy całym szacunku do XXI wieku, do Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska. Ja oczywiście teraz mówię prowokacyjnie. Proszę mi znaleźć w trzech pokoleniach tylu malarzy przy istniejących warunkach państwa prowadzącego politykę kulturalną, co w jednej małej Florencji, w której kaprys, polityczna potrzeba jednego rodu, prywatne pieniądze trzech facetów po sobie następujących spowodowało taką lawinę diamentów. I to jest jedno z pytań, które autor zadaje, bądź też my możemy sobie zadać, czytając tę pracę. Mianowicie lata 1789, rewolucja francuska wprowadziła coś takiego jak państwo biurokratyczne. Jak państwo, które postanowiło wszystkim zarządzać. I teraz pytanie, za jaką cenę? Czy to państwo, które w różnych odsłonach, państwa rewolucyjnego cesarskiego Francji, państwa socjalizmu realnego PRL-u po II wojnie światowej, ale także państwa zachodniego, liberalnego, które także przejęło ten zamysł pod tytułem my musimy zarządzać kulturą, na ile jest w stanie w ogóle wypracować taki fenomen jak 150 malarzy we Florencji w XV wieku. Co takiego się stało, że mimo takich środków, takiej olbrzymiej mocy państwa, można powiedzieć totalnie zaangażowanego w coś, co się nazywa polityka kulturalna, to takie mizerne efekty coś. A jeszcze na dodatek to zarządzanie kulturą doprowadza na przykład do wykreowania się postaw roszczeniowych, czyli artysta nagle, tak jak autor sugeruje, może od epoki romantycznej to się zaczyna i od literatury, która byłaby tym nośnikiem, nagle staje się na tyle poważnym autorytetem, że w zasadzie rości sobie pretensje do tego, żeby wszyscy na kolanach przyjmowali tę kulturę wytworzoną przez artystę. W odróżnieniu od Michała Anioła, od Leonarda da Vinci, którzy nie byli w epoce swojej podnoszeni do rangi autorytetu. Kim oni byli? Rzemieślnikami, którzy musieli jak robotnicy zajmować się tworzeniem dzieła od poziomu mieszania farby, od poziomu zdobywania tej orchy, tych wszystkich składników chemicznych i fajdać się w tych chemikaliach, żeby móc cokolwiek namalować. My tego artysty w ogóle żeśmy, gdybyśmy żyli w XVI wieku, tak jakby nie widzieli. Myśmy widzieli jego dzieło. A tu nagle gdzieś od XIX wieku, zdaniem autora, tworzy się piramida odwrócona. To nie dzieło, które jest efektem talentu, inspiracji idącej z boskiej łaski, jest dla nas dostępnym wielkim przeżyciem kulturowym, tylko to nagle artysta ma stać się przeżyciem kulturowym. Ponieważ państwo, przejmując funkcję tego sternika kulturą, wytworzył potrzebę albo też uwiąd intelektualny w postaci roszczeniowości autorytetu artysty do rangi autorytetu. Nie jego dzieło. Jak czytałem tę pracę, to mi się tak skojarzyło z ostatnimi moimi rozmowami w sprawie Państwowego Instytutu Filmowych PIFT, tak? PISF, sztuki filmowej.
Otóż ktoś mi opowiadał, że na każdym etapie w tych konkursach występują artyści, którzy występują z projektami, czy na poziomie scenariusza, czy później na poziomie filmu, no i otrzymują różne dotacje. Nie wiem, może 60%, może 40% dochodzi po tym kolejnym etapie do tego, że ten film zostaje ukończony. Ale z tych już ukończonych, może 20, może 30, w ogóle wchodzi na jakiekolwiek ekrany. Czyli inaczej mówiąc, roszczeniowość artysty przez państwo zarządzające kulturą jest tak daleko posunięta, że uważa się państwo za dawcę niezależnie od efektu. Wyobrażacie sobie Leonarda da Vinci, Michała Anioła, który nie kończy Kaplicy Sykstyńskiej, a papież ówczesny, fundator, jest zachwycony tak, jakby ją skończył. Medyceusz XV-wieczny, czy byłby zainteresowany artystą, który nie tworzy dzieła? Bo przecież dzieło jest ważne, a nie artysta. On w skutkach, mimochodem, powoduje, że ten diament jest. Ale ten diament nie wie, że jest diamentem do końca. W tym sensie, że nie on jest podmiotem. Podmiotem jest zamówione dzieło. I tak odwrócona piramida do góry nogami powoduje, że w gruncie rzeczy ten czas teoretycznie państwa doskonałego, który wytworzyła rewolucja francuska 1789 roku, jest początkiem pogrzebania kultury. I teraz pytanie autora, gdzie my jesteśmy na tym pogorzelisku? W którym momencie? Czy jeszcze da się odwrócić to wszystko? Oczywiście nie w formie przejścia z powrotem do czasów Medyceuszy, ale jak wykorzystać z jednej strony coś takiego jak konieczność organizacji życia kulturowego poprzez państwo, a z drugiej strony, żeby nie zdeprawować tej kultury, nie zdeprawować artystów, nie doprowadzić do tego, żebyśmy my jako wspólnota narodowa, jako odbiorcy tej kultury, nie mieli jej de facto. Żeby państwo nie odgrywało roli przeciwnej, bo jest tak jakby skazane na rolę odwrotną do roli Medyceuszy. To jest oczywiście jeden z wielu wątków w tej pracy, w tej książce, ale myślę, że bardzo ciekawy. A drugi cytacik mały. W XIX wieku miejsca autorytetu pochodzącego od Boga wypełniają już ściśle towarzystwa, akademie, zarządy. Ich byt materialny często uzależniony zostaje od państwa, od którego wymaga się, bo organizację, jak się ją dziś nazywa, pożytku publicznego wspierał, nawet jeśli nie jest mu ona przyjazna. Między artystą, wybrańcem, obdarzoną szczególnymi prawami jednostką, a gwarantującą mu byt instytucją władzy lub częściej będącej pochodną władzy, osobistą, rodzinną, pozycją finansową, pojawia się oto pośrednik. Instytucja artystyczna, stowarzyszenie, związek, korporacja. Znowu, na różne sposoby można interpretować ten fragment. Mnie to zainspirowało, szczególnie pierwsze zdanie, do takiego bardziej filozoficznego spojrzenia na rzeczywistość, którą, nie wiem, czy państwo się zgodzą, czy autor się zgodzi, gdzieś widzę ją, jeśli chodzi o malarstwo, w impresjonizmie, jako tym początku pewnego granicznego rozumienia sztuki. Mianowicie do impresjonizmu, oczywiście jest to teza w tym sensie wątpliwa, że jest ona zbudowana w jednym zdaniu, niech będzie nawet podwójnie złożonym, ale jednak dość prostym zdaniu. W związku z tym, jak zawsze wtedy, no, można spłycić rzecz dużo bardziej skomplikowaną. Ale że gdzieś do impresjonizmu, do tego
prądu, o którym za chwilę. W gruncie rzeczy artysta, malarz, rzeźbiarz nie był, mówiąc brutalnie, po to, żeby prezentować siebie i swoje poglądy. Nie był po to. On był po to, żeby wykorzystać do maksimum otrzymany przez Pana Boga dar, czyli talent. Wszyscy dookoła mają, mecenasi mu jakby pomóc w tym, żeby ten talent nie został pogrzebany. Ale nie on jest podmiotem, tylko podmiotem jest ta umiejętność przez niego stworzona z racji talentu odczytania dzieła Pana Boga. Podmiotem jest zawsze Pan Bóg i świat, który stworzył. Artysta swoim geniuszem ma tylko nam pomóc, jakby przybliżyć nas do tego, co stanowi dzieło Boże. Bo my tego sami nie potrafimy zrobić, bo jesteśmy za słabi, za mało utalentowani. Nie jesteśmy tak zdolni, żeby odczytać, ale niektórym Pan Bóg dał ten talent lepszego odczytania. A od czasów impresjonizmu, pięknego prądu, szalenie ciekawego z punktu widzenia takiego, można powiedzieć, no, estetycznego. Otóż od czasów impresjonizmu do dzisiaj malarz, rzeźbiarz myśli sobie, że wszyscy są zainteresowani tylko jednym. To znaczy, co on myśli. Co on sobie wyobraża. Jak on widzi świat. On. Ja. I to jest ta dramatyczna granica w dziejach kultury świata, w której człowiek pomylił porządki rzeczy. To tyle na wstępie. Jako inspiracja dla autora, ale bardzo proszę, żeby on nam opowiedział dużo więcej i dużo mądrzej, bo książka jest szalenie ciekawa, szalenie inspirująca, a na dodatek pięknie napisana, jak Państwo mogli też chociaż w tych małych fragmentach usłyszeć. No, nie mam słów wdzięczności i dla pana senatora, i dla państwa. To duży wynik. Ponad 50 osób na sali, gdzie będziemy mówili o sprawach bardzo nudnych z pozoru, a przecież najistotniejszych, bo o kulturze, a tak naprawdę o ustroju. O tym ustroju, który my tu w tej chwili też we dwóch w jakimś sensie reprezentujemy. Oto właśnie profesor i senator, czyli powiedziałbym pamiątka tej przeszłości sprzed XVII wieku. To jeszcze, senat jeszcze był przy królu, bo to były autorytety. Czasem dozgonne. Ja kiedyś zwiedzałem senat francuski, oglądałem, jak to wygląda. Tam senatorzy 9 lat mają kadencji, żeby byli pewni, żeby byli spokojni, może nie apolityczni, ale oderwani od tej bieżączki wyborów za 4 czy za 5 lat. A z drugiej strony ja, no cóż, właśnie rzemieślnik, wyrobnik, dziedzic, jak profesor Żaryn słusznie powiedział, tak, jestem synem mojego ojca. Ja tę umiejętność, to rzemiosło gdzieś tam od dziecka na maszynie. I tak było zawsze. Tak być powinno. Kończąc moją książkę, w której właściwie obalam cały ten romantyczny obłęd, jednocześnie piszę, że odejście, nie wiem w jaki sposób, szkoda, że nie ma Krzysztofa Czabańskiego, chciałem rozmawiać o sprawach praktycznych. Chciałem rozmawiać o tym, jak ta myśl teoretyczna, która pojawiła się w mojej głowie, przekłada się na praktykę. No bo to tak jest, że jeżeli podasz tezę teoretyczną, to cię zapytają o rozwiązanie praktyczne. A ta teza jest, powiedziałbym, dramatyczna. Bo ja sobie uświadomiłem, że wszystkie pojęcia, młodość,
narody, równość, sztuka, kantowska bezinteresowność. Te wszystkie pojęcia kształtują się z 1789, czy jak ktoś woli z 1767, no w połowie XVIII wieku kształtuje się to, co nazywam episteme. Episteme, no to jest po prostu taka od Foucault zapożyczona, takie pojęcie, no matryca, matryca historyczna, inaczej nazywana nowożytną, i jej największa sprzeczność polega na tym, że romantyzm, który się na tych wszystkich elementach opiera, który stawia teoretycznie na jednostkę, wykonuje coś zupełnie odwrotnego. Odchodzi właśnie od jednostki, od senatora, od króla, od pana, który też z pokolenia na pokolenie uczył się, jak rządzić, jak służyć swojemu narodowi. Zamknij oczy i myśl o Anglii, mówiono do kandydatek na żony, ale w tym sformułowaniu jest zawarta istota władzy, autorytetu. Myśl o Anglii, myśl o Polsce, myśl o swoich poddanych, bo ciebie nie ma bez nich. To nie jest gra, że z jakiegoś tłumu zakopturzonych anonimów gdzieś tam wyskoczysz, gdzieś tam coś podpowiesz. To wszystko scena słynna z Kordiana, prezes i spiskowi, prawda? W tej scenie jest zawarta istota romantyzmu, który zaprzecza swojej idei. Otóż właśnie poczynając od romantyzmu, rządzić zaczynają zbiorowe ciała anonimowych młodzieniaszków. I te zbiorowe, to mogą być masoni, to mogą być jakieś partie, to mogą być jacyś rewolucjoniści zakapturzeni, a dzisiaj to mogą być jacyś posłowie, prawda, którzy gdzieś tam się umawiają, gdzieś tam się... I co więcej, ta klasa, ten ustrój, który na bazie tego romantyzmu się ukształtował, który nazywa się demokracją liberalną i którą niejaki Fukuyama 20 lat temu okrzyknął, że to już jest w ogóle koniec historii, doszliśmy do pełnej szczęśliwości, nie ma barbarzyńców u bram. No a przecież właśnie barbarzyńcy stoją u bram. Nagle się okazało, że nasze granice są niepewne. Kiedy ja pisałem tę książkę, ja pamiętałem tylko o niewolnictwie. Ja pamiętałem tylko o tej wielkim założycielskim kłamstwie współczesności, który powiedział, że współczesność kończy z niewolnictwem, podczas gdy wiadomo od analiz, które czytałem z lat 90., z lat 2000 amerykańskiego Departamentu Stanu, że w tej chwili w świecie jest około 30 milionów fizycznych, związanych, skrępowanych niewolników, że to niewolnictwo jest kilkakrotnie większe niż sprowadzono czarnoskórych z Afryki do Stanów w przeciągu 200 lat. I tego faktu żadna poprawność polityczna nie chce zauważyć, nie chce dostrzec. Tego faktu, że stoimy oto wobec nie końca historii, tylko końca tej epoki. Ja tytułując tę książkę, najpierw chciałem ją zatytułować tak mądrze, żeby nikt nie zapamiętał i żeby może dano mi za nią habilitację. No i może jakiś etacik, może jakaś właśnie możliwość kontaktu ze studentami. Nie wiem, czy to się kiedykolwiek stanie, to jest strasznie trudne, ale jak już ta ona powstała, jak już ta myśl się konstytuowała, no to też nagle pojawił się tytuł Czasy kultury. Od 1789 umownie do ostatnich homilii Jana Pawła II, romantycznych właśnie świętego Jana Pawła, kształtuje się ten okres, w którym kultura sama dla siebie staje się tematem. Kultura zawsze istniała,
ale była to kultura związana z narodem, związana z religią, związana z krajem i zawsze siebie uważała za najwyższą. Jest nasza kultura, polska, chrześcijańska i nie ma innej. Jeżeli zgodzimy się na to, że obok w Panteonie postawimy arabską, muzułmańską, amerykańską, afrykańską, to nie ma żadnej kultury. To żadna nie ma wartości. Każda jest wartościowa sama w sobie. I taką tezę jakby postawiłem na początku, że to, co kulturę zabija, to jej ekstrahowanie. To zwrócenie uwagi na kulturę jako taką. Na kulturę, a co za tym idzie, całą sferę kultury. To właśnie, o czym pan profesor bardzo, bardzo słusznie przed chwileczką mówił, to znaczy o tych ogromnej ilości urzędników, studentów, profesorów, kulturoznawców. To jest w tej chwili tak zwane przemysły kultury w sferze kraju, w sferze Polski, to jest 260 tysięcy osób. To jest fizyczna masa ludzi. No i teraz jest pytanie. Dochodzę do wniosku, że to wszystko jest tynfa warte. No ale co to znaczy? To znaczy, że mamy 260 tysięcy ludzi, powiedzieć, na zieloną trawkę, prawda? W szczególności tych, którzy stanowią tylko ogniwa pośrednie. Ci dyrektorzy departamentów w Ministerstwie Kultury, dyrektorzy biur kultury, dyrektorzy, naczelnicy wydziałów kultury. I tak naprawdę ta kultura w sferze Europy, ona już powstaje sama dla siebie. To znaczy jest te 260 tysięcy ludzi zainteresowanych kulturą i to oni chodzą na wernisaże, czytają książki, czasem dostają, czasem kupują, potem dają na nie dotacje, prawda? Jest to zamknięta sfera krążąca wokół siebie. Ta sfera także się odtwarza. I ta sfera, co więcej, no, stanowi pewną kastę. To dotyczy w ogóle ustroju parlamentarnego. Przecież już w tej chwili widzimy, ja to się nazywa, o tym się mówi jako o oligarchicznym wyradzaniu się demokracji. Już właściwie no nie ma posła, który nie byłby synem posła, który nie miałby wujka posła, który nie miałby rodziny w prasie. Ukształtowało się coś takiego, co ja nazywałem w tych poprzednich moich książkach klasą media polityczną. To się pomieszało właściwie, no nie było premiera w Polsce, może z wyjątkiem obecnej pani Beaty Szydło, która nie zarządzała wcześniej gazetą. Tusk zarządzał gazetą, Kaczyński zarządzał gazetą, Kwaśniewski jako prezydent, znaczy prezydent, nie premier, zarządzał gazetą. To się wszystko mniej więcej razem w jednej sferze zamyka i w jednej sferze kręci. No i tu staram się jakby to opisywać na rozmaitych poziomach, to znaczy na poziomie Polski i na poziomie innych krajów. Polska i Rosja są w najgorszej sytuacji, dlatego że tutaj zostały wszystkie tradycje, wszystkie elity zostały wytrzebione. We Francji też, ale to było w 1789 roku. Te elity, które ukształtowały się jeszcze za Ludwika XVI, te instytucje, które ukształtowały się za Ludwika XVI, zostały jakby gładko przez najpierw Napoleona, a potem kolejne republiki wchłonięte i przekształcone w instytucje bardzo silnie sformalizowanego systemu ochrony kultury. Dużo lepiej z tego punktu widzenia jest w Niemczech, a już szczególnie w tych zachodnich Niemczech, gdzie tradycja instytucji luterańskiej, instytucji kościelnej, instytucji fundacji jest bardzo rozpowszechniona i gdzie do dnia dzisiejszego nie powstało Ministerstwo Kultury. To jest jedyny kraj, w którym Ministerstwa Kultury nie ma. A co przy okazji odkryłem, najstarsze Ministerstwo Kultury to jest polskie Ministerstwo Kultury. W 1918 roku Downarowicz został ministrem kultury. To był wspaniały rząd. To był rząd, w którym był
Premierem był Moraczewski, oczywiście Paderewski, Sieroszewski, Miriam, prawda? Chciałem przypomnieć tych najwybitniejszych ludzi kultury. Coś właściwie podobnego, jak na początku, po 89 roku. Ja już nie będę mówił o rządzie Mazowieckiego, bo to może wywołać pewne emocje, ale ja sobie przypominam Radę Dzielnicy Warszawa Śródmieście, której byłem wtedy członkiem jako przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego. Jakież tam były wspaniałe osoby, profesorowie politechniki, profesorowie polonistyki, prawda? Ta inteligencja wtedy, ludzie z dużymi tradycjami, no, rwali się z tym ogromnym zaufaniem do kształtującej się władzy. Ale tak naprawdę cały czas obserwujemy, szczególnie w Polsce, szczególnie w krajach socjalistycznych, że odtwarza się pewien układ no, pokoleniowy, że ta zniszczona, pozabijana w Katyniu, pozabijana w Kampinosie, w Palmirach, inteligencja, która wyemigrowała, Polska została zupełnie sama i została oddana w ręce tych, którzy przyszli tutaj znad oki. I ci, którzy przyszli znad oki, oni właściwie do dnia dzisiejszego, oni jedni są na prawicy, drudzy są na lewicy, grają wszystkie role, ale zupełnie skończył się tutaj ta ciągłość pokoleniowa, zupełnie wyginęły tradycje. Jeżeli przez moment próbowaliśmy te tradycje, może w latach 90-94 odtworzyć, no to natychmiast upadało albo stawało się ofiarą agentur. Ja tu opisuję szczegółowo na przykład no, przygodę dramatyczną Izabeli Cywińskiej, która miała szczerą intencję wziąć, zabezpieczyć, bo nie chcę użyć jakiegoś złego słowa, pieniądze, które pozostały z tak zwanego Funduszu Rozwoju Kultury i właśnie je w sposób światły rozdawać, nie pytając urzędasów. Ona wie, jej dwóch czy trzech. I co się okazało, wpadła w rękę jakiejś piekielnej agentury, obstawili ją jacyś burscy, nieburscy. Okazało się, że wszystko to jest po prostu taka rozwiedka, prawda? Tak to wygląda w Polsce, oczywiście tak samo to wygląda w Sowietach i no. Nieco inaczej wygląda na Zachodzie, aczkolwiek tam się właściwie coś podobnego zaczyna wytwarzać. I tak jak w którymś miejscu tej książki napisałem, to doszedłem do wniosku, że to chyba po 89 roku to nie Europa Polsce i naszym krajom dała wolność, to myśmy właśnie sprzedali Europie Zachodniej ten system kulturalnej biurokracji, prawda? Ten system urzędniczy, ten, który w tej chwili no, zabija właściwie wszelką działalność kulturalną, jeżeli się porówna, nie wiem, dwuinstancyjność działania kulturalnego, no ja to pamiętam z takiego doświadczenia, pamiętam, że ojciec mój robił film o Janie Pawle II, robił go z Krzysztofem Zanussim, z takim producentem włoskim Pezzalim, to było w zasadzie niepolska produkcja. Pytam się, tato, będzie mój, no wiesz, jak się Łukaszewicz zgodzi, a to był sekretarz KC. Czyli musiała być zgoda sekretarza KC, musiała być zgoda ministra, prawda? I czasem to tak bywało, że jak się nie udało czegoś załatwić w WRN-ie, w ówczesnej Wojewódzkiej Radzie Narodowej, to może tam jeszcze można było coś w komitecie załatwić. Dzisiaj w gruncie rzeczy jest podobnie. Że jest podobnie, tylko że tych instancji jest jeszcze więcej. Mamy ministerstwa, mamy sejmiki samorządowe, mamy dzielnice, wójtów, prawda? I to są wszystko ci ludzie, którzy tak naprawdę jakieś swoje interesy
starają się przy okazji załatwić. A co więcej, to dotyczy nie tylko sfery jakby tej żywej produkcji, tylko właśnie tego odtwarzania, no bo mam jeszcze uczelnię. Ja pamiętam, jak ja studiowałem w 76 roku polonistykę, coś tam chciałem się z teatrem bliżej zapoznać, wziąłem jakiś indywidualny program studiów, chodziłem do szkoły teatralnej na dodatkowe zajęcia. Teraz powstało tych kierunków kulturoznawczych, teatrologicznych, filmoznawczych. Produkuje się tego jakąś nieprawdopodobną ilość, a gdzie dalej ich praca? Już zupełnie nie ma tego, nie odpowiadamy sobie na to pytanie, prawda, jakie, no, o jakąś politykę. No teraz właśnie rozgadałem się nieco, ale skorzystam z tego, że mamy do czynienia i z senatorem, i z nauczycielem akademickim. No odpowiedzmy sobie na to pytanie. W jaki sposób, panie profesorze, należy dążyć do, to nie, na pewno nie można w sposób rewolucyjny, jednorazowy, ale zmienić ten sposób oglądania rzeczywistości, doprowadzić do tego, by powstały autentyczne kulturalne środowiska, by rządziły się one właśnie autorytetem, no i żeby nie było tego nadmiaru, żeby nie było tej ogromnej ilości po prostu ludzi, którzy wykonują ruchy pozorne tylko po to, żeby odebrać pensję pierwsze. Szanowni Państwo, ale to myśmy mieli zadawać panu Andrzejowi dzisiaj pytania, a nie mnie. Natomiast ja bym powiedział, że ten problem, w jakim jesteśmy, jeden z wielu, rzecz jasna, problemów, który polega na pewnym odziedziczeniu nie tylko PRL-owskiego systemu zarządzania kulturą, bo to jest oczywiście jeden problem bardzo poważny, ale także drugi problem, który istnieje, to znaczy jednak pewnego rodzaju przewartościowanie ludzi kultury. Ja to prowokacyjnie mówię oczywiście i chętnie bym ludzi kultury o to zapytał, na przykład tu siedzących, w jakiej mierze mam rację. W tym sensie przewartościowanie ludzi kultury, że ludzie kultury także w gruncie rzeczy przyjęli do wiadomości, że zarządzanie kulturą polega na tym, że jest 260 tysięcy urzędników. I że to nie jest niespójność, tylko tak jakby wewnętrzna taka trauma, której nikt nie jest jakby zachwycony jej krwioobiegiem, ale tym niemniej nikt nie potrafi z tego kołowrotka wyjść. I nie jestem pewien, czy to jest tylko problem w związku z tym PRL-owskiego dziedzictwa, zarówno instytucjonalnego, jak i osobowego ludzi kultury, tylko w związku z tym, jak słusznie pan Andrzej mówi, to jest też zarazek jakoś widoczny w ogóle w Europie czy na świecie, w cywilizacji judeochrześcijańskiej, mówiąc w skrócie, że na tym właśnie między innymi polega skraj naszej cywilizacji. To znaczy, że my nie umiemy się już wydobyć z tego cyklonu biurokratycznej, pozornej polityki kulturalnej, a jednocześnie nie potrafimy wydobyć tego potencjału ludzkiego, czyli ludzkiego autentycznego talentu, który przesuwa niejako człowieka gdzieś tam o ileś stopni w górę w sensie jego rozwoju, no właśnie bliżej Pana Boga. W tym sensie bliżej Pana Boga, że on sam poprzez kulturę człowiek staje się coraz bardziej człowiekiem. Prawda? No i tu jest jakaś katastrofa. Znaczy katastrofa, która również można ją opisywać być może w ten sposób, że państwo, które zajęło rolę w jakiejś mierze kustosza i zarządzającego kulturą, no właśnie okazało się być najmniej nie tyle przygotowane, co najmniej godne tego, żeby tak naprawdę tą kulturą zarządzać. Może są jakieś inne, zdrowsze
faktyczne mechanizmy, które by spowodowały wydźwignięcie się z tego paradoksu. Ja oczywiście, jak wszyscy pozostali tutaj siedzący zapewne, nie mam żadnej recepty. Nie ma w ogóle takowej recepty. Dziś Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, proszę zobaczyć, jak to jest rozbudowana instytucja, jak wiele jest różnych programów, które dbają oczywiście o to, te instytucje jak Narodowe Centrum Kultury, czy różne instytuty, które są powołane przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby dokonać tej decentralizacji niejako i środków, i sposobów, które mają powodować zaangażowanie pieniędzy na rzecz danego dzieła, danej osoby, danego środowiska. Prawda? To znaczy w zasadzie demokracja liberalna jedyne na co wpadła, na jaki pomysł, to to, żeby ewentualnie szukać sprawiedliwości w rozdzielnictwie. Co nie oznacza wcale, że tak powiem, to w praktyce jest realizowane. Ale mówię o pewnym idealistycznym pomyśle jakby państwa liberalnego, że jedyne co w zasadzie możemy stworzyć jako wynik tego paradoksu zacieśniającego w gruncie rzeczy dzieła kultury, sztuki, to piękno, to jest to, że będziemy próbowali nadal administracyjnie, biurokratycznie zarządzać sferami kultury poprzez także dotowanie tych nisz czy różnych miejsc na mapie szeroko pojętej kultury, tak żebyśmy nikogo nie pominęli. No ale nie jestem pewien, czy to jest mechanizm jedyny, który może w ogóle być sprawcą czegokolwiek dobrego, bo jest właśnie moim zdaniem ta druga strona medalu, którą nazywam roszczeniowością, czyli w gruncie rzeczy czymś, co wypływa z od być może romantyzmu, innego umocowania twórcy, który sam siebie nazywa podmiotem i autorytetem, a nie jego dzieło. Nie jego dzieło, które powinno stanowić sens funkcjonowania w kulturze. Nie twórca funkcjonuje w kulturze, tylko dzieło funkcjonuje w kulturze. To jest olbrzymia różnica, która jakby uciekła gdzieś po drodze w ciągu tych 200 lat, o których pan Andrzej opowiada. Zanim poproszę państwa o jakieś pytania, to spróbuję zainspirować takim fragmentem, chyba go najbardziej lubię, z rozdziału Sposoby finansowania kultury. Kultura to czystość i higiena. Coś jakby pralnia. Tyle z tego rozumie przeciętny poseł, wójt czy radny. Jeśli jest nieuczciwy i odważny, stara się wyszarpnąć dla siebie coś, pozwalając instytucji kultury, by swoimi działaniami maskowała prywatę. To jednak rzadszy model. Częściej decydent jest tchórzliwy i podejrzliwy. Całą energię skupia na tym, by nie dopuścić do przekrętu, by zachować pełną kontrolę. To różnica mentalności, której nie przezwyciężą żadne kursy czy przepisy. Z jednej strony zysk artystyczny, jakość zdarzenia i jego odbiór, czyli frekwencja, z drugiej zaś kwestia przychodów ekonomicznych. I oto pytanie. Czy życie kulturalne może być rentowne? Wszak wszystko, co jest kulturą, również w życiu codziennym, stanowi swoisty naddatek. Można jeść na papierowych naczyniach i plastikowymi sztućcami, co w Stanach Zjednoczonych staje się już normą. Można na co dzień używać platerów, wyjmując srebra od święta. Można dobrze ubrać się na wyprzedaży lub nosić markowe odzienie. Można kontentować się wysokiej klasy DVD z HD, twierdząc, że jakość słuchanej muzyki nie będzie odbiegać od tego, co słyszymy na koncercie. A jednak jest to coś, czego się nie da obliczyć. Podsumujmy zatem. Działalność o charakterze kulturalnym finansuje się zawsze z dotacji. Donatorem jest z reguły władca czy władza, czyli ten, kto ma pieniądze.
Przez setki lat była to subwencja bezpośrednia, przeznaczana przez donatora na konkretne cele i wręczana artyście w formie nagrody lub płacy. W XVII wieku zaczęła się wykształtować nowa forma donacji czy też fundacji polegająca na przekazaniu środków w ręce jakiegoś kolegialnego zarządu. Wreszcie w XX wieku zinstytucjonalizowanie poszło tak daleko, że wszystkie niemal instytucje kultury zostały podporządkowane państwu. Na każdym poziomie władzy, Parlamentu Europejskiego, państw, regionów i samorządów lokalnych kształtuje się budżety i ogromne kadry administracji, które sferę kultury traktują jako narzędzie polityczne i biznesowe. Kultura staje się formą przemysłu, usług, handlu, także wywiadu, jak również sferą dyplomacji. Niezależnie od zadań ministerstw kultury, departamenty kulturalne powoływane są także w ministerstwach spraw zagranicznych. Był czas około 2000 roku, gdy w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych kompetencje kulturalne znajdowały się aż w 3 jednostkach organizacyjnych. Dziś sprawy kultury koordynuje Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej. Tworzy się międzyresortowe instytuty kulturalne, takie jak będące wynikiem porozumienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Kultury francuska LAFA, czyli L'Action Française Action Artistique, Polski Instytut Adama Mickiewicza, Hiszpański Instytut Cervantesa, Niemiecki Instytut Goethego. Nie dość na tym, obok ambasad powstaje kulturalna sieć dyplomatyczna narodowych instytutów kultury w poszczególnych krajach. Polska ma swoje przedstawicielstwa w ponad 20 krajach. Jednostki kultury okazują się przy tym również obiektem inwigilacji wywiadowczej i tu opisuję tę sprawę, o której już wspominałem, czyli te Fundacje Kultury Izabeli Cywińskiej. Proszę Państwa, zachęcam do lektury. Bardzo dziękuję profesorowi za pomoc, wsparcie. Przy okazji chcę podziękować Krzysztofowi Dywciakowi, bez którego ta praca, profesorowi Krzysztofowi Dywciakowi, bez którego ta praca by nie powstała, bo to on mnie namawiał od dawna, twierdząc, że jak się habilituje, to może jakąś pracę gdzieś w końcu dostanę. Tak już 18 rok chyba jestem bezrobotny. Zaczynaliśmy z panem profesorem w IPN-ie. Właśnie tego dnia pana profesora z IPN-u odwołano. Ostatnio miałem znowu coś, jakąś może książeczkę napisać do IPN-u, to IPN nam przekształcają i jak słyszę, likwidują Biuro Edukacji Publicznej. Więc tak to też z kolei wygląda, że te instytucje kultury są jak takie wypuszczane na wody trapy, jak ci imigranci, co do nas płyną, a potem ktoś strzela, prawda, likwiduje się, robi się jakąś nową ustawę, z nich się ewentualnie wyławia paru, którzy na nowo, na zupełnie nowej zasadzie będą tę kulturę tworzyli. No, moim zdaniem tak naprawdę jesteśmy w sytuacji bardzo dramatyczne. Jak powiadam, kiedy ja tę książkę pisałem, pamiętałem o niewolnictwie. Natomiast nie miałem świadomości tego, że właśnie trawestując Fukuyamę, to nie jest tak, że barbarzyńcy nie stoją u progu. Jest tak, że stoją u progu. Jest tak, że naciera na nas inwazja obcej cywilizacji. Jeżeli się po prostu nie ogarniemy jako Polacy, jako tradycyjnie związani z tą ziemią ziomkowie, tak bym powiedział, no to rzeczywiście temu całemu paradygmatowi, który ma 4, może 6 tysięcy lat, a też cały czas uświadamiam to jest 6 tysięcy lat z 80 tysięcy lat istnienia Homo sapiens. My naprawdę nie wiemy, co było wcześniej, co było 10, 15, coś tam sięgamy pamięcią, prawda, do Grot Lascaux, prawda, gdzieś na tym poziomie zaczyna się nasza wiedza. Przecież wszystko mogło być. 30 lat temu mogła istnieć cywilizacja elektroniczna, po której właśnie śladu nie pozostało, bo wszystkie dyski wytarło. I tu też jest, pojawia się pytanie, czy jesteśmy w jakimś takim okresie cyklicznym, czy też odwrotnie, czy też rzeczywiście te 4 tysiące lat temu Duch Święty wstąpił w to
homo sapiensowskie ciało i od tego czasu datuje się to zadanie, które jest przed nami, czyli po prostu kontynuowania i uwartościowywania naszego bytu. Szanowni Państwo, może ktoś z Państwa się na tyle zainteresował naszymi pomysłami na budowanie zdań po polsku, że chciałby zabrać głos i wpisać się w te nasze rozważania. To teraz jest taka możliwość. Tu Pan się chyba zgłaszał, oj jest. A może wywołany też Krzysztof Dybciak, tak. Dziękuję ślicznie za prelekcję i powiedziałbym niezwykle interesująca, pobudzająca i stworząca pewnego rodzaju pytania, które ja sam sobie zadawałem przez wiele lat i myślałem o tym, jak nasza cywilizacja i nasza kultura jest niszczona przez technokratów i ludzi, którzy w jakimś stopniu opanowali nas z tej strony technicznej. A z drugiej strony to, co Pan powiedział o wymordowaniu całej tradycji i zniszczeniu całej tradycji przez 70 lat, powodowało też, że ta kontynuacja była bardzo trudna do uzyskania. Natomiast jest jakaś dla mnie nadzieja, bo uważam, że elementem, i tu chciałbym Państwa usłyszeć, elementem, który mógłby odbudować tą ciągłość albo przywrócić, albo zbudować ją na nowo, jest wprowadzenie edukacji kulturalnej od szkoły podstawowej poprzez szkoły, żeby wyzwolić wśród młodych ludzi, ale przez mądrych nauczycieli, którzy nie będą dydaktycznie ukierunkowywać i tworzyć egzemplarze, tylko stworzyć pewnego rodzaju prowokację twórczą, która będzie pozbawiona jakichkolwiek schematów, natomiast będzie inspirowała do wydobywania swojego indywidualnego elementu kreatywności, która może spowodować, że ugrupowania będą się wzajemnie inspirowały i z tego zacznie się rodzić coś, co kiedyś było mecenasem, że będą pieniądze na to i to będzie dalej ewoluowało poprzez wzajemną inspirację, niż kierowane z góry, narzucane programy, narzucane rozdzielniki i tak dalej, bo w to ja nie wierzę. Sztuka musi być, oprócz wolności, musi być jeszcze pokorna. To znaczy to, co pan profesor mówi, a jeśli jest pokorna, to znaczy, że ja służę czemuś, co wierzę, że chciałbym osiągnąć. Ale żeby to się stało, to musi stać się to, w moim przekonaniu, z dziećmi, z młodymi ludźmi. I udało mi się kiedyś, jak byłem na emigracji, stworzyć Polską Szkołę Nauki Języka Polskiego poprzez sztukę. I tam dzieci, bo stwierdziłem, że one nie potrafią wysławiać się po polsku, oni używają tylko polskiego do przynieś, podaj, pozamiataj. Natomiast emocji nie potrafią wyrazić, bo brak im słów. Natomiast sztuka przywróciła im poprzez malowanie, śpiew, taniec, rzeźbę, teatr, lalek, teatr cieni, teatr żywy, spowodowało, że te same pojęcia zaczęły być jak gdyby na nowo dla nich stanowiły uczenie się języka, który był aktywny, emocjonalny. I co się stało? Najstarsza grupa, doprowadziłem do tego, że najstarsza grupa pisała sama sztukę, sama robiła scenografię, sama pisała muzykę i wszystko robiła, tylko było z boku tak dostarczane jej wszystkie elementy. Rzecz, która powstała, była nieprawdopodobna. To mnie przekonało, że w naszej młodzieży, w naszych dzieciach, a ja przyjechałem do Polski, jestem zachwycony polską młodzieżą, jest nieprawdopodobny potencjał, tylko trzeba stworzyć te miejsca. Kiedyś to się nazywało szkołami, że przychodził jeden, drugi adept do mistrza, żeby go podejrzeć, a później jak już wydawało mu się, że już wie lepiej, odchodził od mistrza i tworzył swoje dzieło. Ale to była właśnie ta inspiracja wzajemna, przenikania się. Tego się nie da nauczyć i tego nie da się zmechanizować w jakąkolwiek formę instytucji. Dokładnie. Więc
To myślę, że i też teatry szkolne i teatry i te zajęcia w tym kierunku uważam, że nieprawdopodobnie by odbudowały też rozumienie i znajomość kultury i historii Polski. A no nie wiem, no zagadałem. Ktoś jeszcze? Proszę. Emilko, dzień dobry, podaj panu mikrofon. Proszę państwa, ja prowadziłem przez 5 lat Instytut Piłsudskiego w Nowym Jorku. I to rzeczywiście było w okresie, gdy Ameryka bez wątpienia była społeczeństwem bardziej obywatelskim i mniej skłaniającym się do demokracji totalitarnej. I myślę, że to jest precyzyjniejsze określenie niż demokracja liberalna, którego używa pan profesor Żaryn. A w odniesieniu do Polski myślę, że ten proces także w Polsce zachodzi. Ponadto chciałbym zauważyć, że ta siatka pojęć, która występuje u pana Kijowskiego z tą fascynacją demokracji, lepiej ja bym zastąpił tą siatką pojęć tradycyjną Arystotelesa, że mamy prawdopodobnie krążenie ustrojów, że nie będę wyjaśniał dokładnie, tylko już w skrócie bardzo szybko powiem, że mądry król, monarcha przeradza się w tyranię, tyrania jest obalana przez arystokrację, czyli mądrą grupę, co jest obalane przez głupią grupę, czyli oligarchię. Oligarchia jest obalana przez mądre masy, czyli demokrację, a demokracja przez złe masy, czyli ochlokrację. I tak znowu później ochlokracja przez monarchię i to krąży. Rzeczą ciekawą jest, że koncepcja licząca 2400 lat przez politologów do tej pory nie została zweryfikowana. To jest bardzo, bardzo intrygująca sprawa. Kolejna sprawa to już tutaj trochę o tych doświadczeniach amerykańskich. Instytut Piłsudskiego, którym kierowałem od 1987 roku, był z początku był najbardziej finansowany przez kilka dużych fundacji, między innymi przez Fundację Jurzykowskiego. Pieniądze płynęły tak, jak płynęły. Generalnie była możliwość zatrudniania góra półtora osoby, a reszta wolontariusze. Na szczęście wolontariuszy było. A jak zostałem dyrektorem, przyjąłem za zgodą ówczesnego, ostatniego żyjącego ministra rządów marszałka Piłsudskiego Wacława Jędrzejewicza koncepcję taką, żeby zwiększyć liczbę członków, przez to zwiększyć liczbę tych, którzy będą finansować dociekania Instytutu. Statutowo miał walczyć z zafałszowaniami historii Polski. Udało mi się w ciągu 5 lat z 300 członków zwiększyć liczbę członków na 1000. Później niestety nastąpił trend odwrotny już za dyrektora Ciska. Tenże dyrektor Cisek później, jak został wiceministrem spraw zagranicznych, to z kolei przyjął sobie inną koncepcję, mianowicie koncepcję taką, że najlepiej przekupywać przez pieniądze MSZ-u organizacje polonijne i płacić tym organizacjom, które będą posłuszne wobec MSZ-u, gdzie jednocześnie starano się zdecydowanie prawicową i antykomunistyczną Polonię amerykańską przerobić na jakieś takie lewicowe nie wiadomo co. A to, co było, powiedzmy sobie, jeszcze też rzeczą istotną, to finansowanie tegoż Instytutu przez właśnie, zastanawiałem się, przez kogo. I to jest faktycznie jakby też, wydaje mi się, bardzo istotne dla rozumienia kultury. Mianowicie ja uważam, że kultura jest zmienną niezależną od ustroju politycznego, generalnie rzecz biorąc. I jeżeli miałbym wskazywać na jakąś zależność, to bym powiedział, że najbardziej jest zależna od niezależnej klasy średniej, która w Ameryce topnieje. Tutaj bardzo fundamentalne są badania Kevina Phillipsa o tym topnieniu amerykańskiej klasy średniej. I to jest duże zagrożenie dla demokracji amerykańskiej. Natomiast no, w Polsce
to pan Kijowski bardzo trafnie zauważył, chyba gdzieś na stronie 143, z tego co zdążyłem się zapoznać z książką, że to wytrzebienie elit Polski skutkowało tym, że tej niezależnej klasy średniej w Polsce faktycznie nie ma, jest urzędnicza klasa średnia, która tak tworzy kulturę, jak władza chce, czyli w sposób zależny, czyli to jest faktycznie naigrywanie się z kultury. I gdyby próbować odpowiedzieć na pytanie, czy Norwid dałby radę tworzyć dzisiaj, tak, mógłby tworzyć ze skutkiem finansowym takim, jakiego sam zaznał. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Pan jeszcze tutaj. Dobry wieczór. Ja mam pytanie dotyczące autorskiej koncepcji klasy tej, jak się nazywa, publicznej. Tam jest definicje są. I te definicje spowodowały u mnie dysonans poznawczy. Mianowicie jest mowa o przemyśle kulturowym, w którymś od tych rozdziałów. Jest mowa, co to jest demokracja i gospodarka. Jest mowa też społeczeństwo obywatelskie. Jak pamiętam, społeczeństwo obywatelskie przed wojną na przykład obywatelem był ziemianin, czy w XIX wieku. A problem z klasą średnią, tutaj powiedziany, był problem tego, że nie mamy tej klasy średniej. Natomiast mieszczaństwo, czyli klasa średnia, jest słynna praca Adorno i Horkheimer, 20 lata chyba. A patrzę, ani nazwiska Adorno nie ma, ani nie ma nazwiska Horkheimera tutaj. Więc ten dysonans polega na tym, że narzekamy na, jak tutaj był dyrektor Instytutu Piłsudskiego, który jest finansowany częściowo z podatników amerykańskich, rozumiem, czy Fundacja Kościuszkowska, czy tam inne. No powiedzmy, że może, przepraszam, czyli chodzi o to, że jest albo Fundacja Kościuszkowska, Jurzykowskiego, albo inne fundacje, które pomagały Rockefellera też, jak Wydział Matematyki, Fizyki powstały. Różne inicjatywy w Polsce powstały dzięki temu, że Polonia wspierała. Więc jak można, to na tym projekcie jest na nas, jak można rozważać kulturę w społeczeństwach, które naokoło są już mieszczańskie, a polskie jeszcze nie, albo nigdy nie będzie, nie wiem. No nie ma tego mieszczaństwa, jakaś taka nasza bieda. No i, ale dla społeczeństwa mieszczańskiego istnieje doktryna. Właśnie między innymi ta Adorno i Horkheimer są najsłynniejszymi. Jeśli ktoś używa pojęcia przemysł kulturowy, przypomnę, że na przykład dzięki przemysłowi kulturowemu, na przykład gazety, telewizja, radio dają reklamy. No i dzięki sprzężeniu między reklamą a tym, no to ta ekonomia i tak dalej. No to lata 20. i Hitler miał taką kampanię wyborczą, że samolotem leciał jeszcze, żeby tam namówić na głosowanie. Więc przemysł kulturowy to jest coś takiego jak sprzężenie pomiędzy klasą jakoś znaczącą gospodarczo czy politycznie, jak burżuazja, ziemiaństwo czy jakkolwiek to rozumieć, czy arystokracja, a tymi, co to mecenasem jest. I zakończyłbym taką pytanie do autora. A co by było, gdyby na miejsce państwa świeckiego, ostatnich 200 lat, dać państwo Boże, w sensie świętego Augustyna i lub kościół katolicki, który był mecenasem, też miał te same problemy. Był duży kościół francuski czy włoski, to przecież w tej Florencji i w tamtym średniowieczu to było bardzo dużo tych artystów, którzy klepali ciężką biedę, a niektórzy z nich mieli te zamówienia od tego kościoła czy od tego państwa bożego na ziemi, czy Civitas Christiana wtedy się to nazywało. Nie? Więc mam absolutnie kocioki w głowie po przeczytaniu samego spisu treści tylko, no, ale może poczytam dalej, coś znajdę. Dziękuję bardzo. No to może ja króciuteńko, cytując, definiując społeczeństwo obywatelskie, zresztą warto powiedzieć, że korzystałem tutaj z pracy Piotra Glińskiego, którą jego rozprawy habilitacyjnej, który właśnie tym się zajmował i bardzo precyzyjnie kilka lat temu to opisał. Przez społeczeństwo obywatelskie rozumiemy po prostu takie społeczeństwo, które jest zarządzane przez organizacje. I to już nie jest tak, że to jest, mieszczańskie. Oczywiście to było piękne, o czym pan mówił, że przed wojną, prawda, na przykład, kto był obywatelem miasta? No taki, kto miał mieszkanie na własność w tym mieście, prawda? I osobną, jakby to, jako były rajca miejski, mogę powiedzieć, niebywałością jest to, że do czego dążą w tej chwili rady miejskie? Do tego, żeby mieszkańcy nie mieli mieszkań. Żeby te mieszkania pozostały komunalne. I
to jest osobny też problem, o którym, na który ja zwracam uwagę, i to rzeczywiście jest adres również już w tej chwili do ministra Glińskiego, do tych przekształceń, które również do pana senatora, bo to być może podlegać powinno ustawie, jakiejś inicjatywie ustawodawczej. To, co Polskę wykańcza w każdej sferze, również kulturalnej, to jest komuna, przez którą rozumiemy nie tę popularną własność komunalna. Wszystkie własności są komunalne. Ja opisuję na przykładzie Warszawy. Jeden teatr w Warszawie, Teatr Syrena, jest właścicielem swojego obiektu. Teatr Ateneum wynajmuje lokal od kolejarzy, Teatr Współczesny do niedawna od Placu Zbawiciela, od parafii Najświętszego Zbawiciela. Część została wykupiona, ale w momencie, w którym została wykupiona, wynajmuje od miasta. I to są też dwie różne struktury. No, są dwa domy kultury w Warszawie. Dom, którym kiedyś zarządzałem, czyli dom na Smolnej, i dom staromiejski, dom kultury. Dom na Smolnej wynajmuje swój lokal, płacąc tam 4 czy 5 zł czynszu. Staromiejski dom kultury jest właścicielem. Na co to wpływa? A na przykład na to, że nie możesz robić podnajmu. Na tym, że nie możesz na tym swoim lokalu zarabiać. Masz zupełnie inne prawa. Trzyma 60 radnych, trzyma takiego dyrektora, czyli zarządcę wszystkimi rękami, wszystkimi, za wszystkie ręce. Więc to właśnie są te stosunki własnościowe, które należałoby uporządkować, żeby przynajmniej w części można było, no, właśnie zarządzać siłą autorytetu. I tutaj, wracając do pana wypowiedzi, tak, najpiękniej by było, gdyby powróciły czasy po prostu o świętego Augustyna, kiedy nie ma żadnych rad, kiedy nie ma żadnych organizacji, kiedy po prostu masz, bo dostałeś nadanie, bo masz do tego prawa, przeskrobiesz, no to albo zetniemy ci głowę, albo zostaniesz skazany na banicję, prawda, z pozbawieniem wszystkich praw, ale po prostu wyznacza się tych ludzi, którzy mają prawo mieć i dzielić się z tym swoim bogactwem z innymi, którzy są plenipotentami, no tak jak wszyscy jesteśmy w jakimś sensie depozytariuszami tego, cośmy od Pana Boga dostali, prawda? Jeżeli można, ja zadałbym pytanie dla panów i państwa. Proszę państwa, żeby tworzyć kulturę, musi być jej odbiorca. Bo sama kultura dla siebie tworzona nie będzie popularna. A więc jak znaleźć odbiorcę, co mu przekazać? Proszę zobaczyć chociażby po programach telewizyjnych. Jeden program Kultura. Proszę zapytać, kto tu obecnych oglądał kiedyś ten program, ile razy oglądał tu siedzących, przyszliśmy, słuchamy o kulturze. Proszę państwa, proszę zobaczyć, że dano około 6 programów idiotycznych. Dała to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Tam się nic nie dzieje poza jakimiś wykupami. Skąd młody człowiek, który ma teraz tablet i słucha bez przerwy w słuchawkach i sobie peka, czy on ma zapotrzebowanie na kulturę? Kto ma mu przekazać? Od czego trzeba zacząć? Ja myślę, że my nie mówmy o polityce kulturalnej. My zacznijmy mówić o prawdzie. Potrzebna nam jest prawda o kulturze. I jeżeli my znajdziemy sytuację, w jakim poziomie znajduje się nasza kultura, wtedy można ją produkować, bo ona musi być dla kogoś. Musi być zapotrzebowanie. Proszę wziąć systemy minione, poprzednią epokę. Tam była kultura kształtowana w określonym stylu, ale ona była. Ludzie mieli miejsca spotkań, spotykali się. Pan Kijowski żył w tamtych czasach, tworzył, jego ojciec tworzył też. Ona była tendencyjna. Dzisiaj proszę zobaczyć produkowane filmy dzisiejsze. Wszystko jest. Albo donosił, albo był przestępcą, albo na kogoś robił. Proszę państwa, tą tematyką kultury nie stworzymy. Pytanie do i prośba do pana senatora. Komisja Kultury jest w Senacie. Należy się zastanowić, jak stworzyć odbiorcę kultury. A wtedy ona będzie zapotrzebowanie kreować i będą ludzie chodzić i będą pieniądze na to, bo będą płacić.
Proszę zobaczyć, jak wyglądają koncerty muzyki poważnej. A są robione, organizowane. Kto na nie przychodzi? Myśmy zapomnieli przy tej przeistoczeniu całego systemu. Zatraciliśmy, że naród potrzebuje kultury. Bo tylko kulturalnym narodem można dobrze sterować, bo nie rozumieją, o co chodzi. Dziękuję. Tak, bardzo ciekawy problem pan poruszył. Zresztą autor o tym też pisze w jakimś swoim, że tak powiem, kontekście. Mianowicie dotyka pan problemu, czy dzieło kultury może być i czy w ogóle jest, czy powinno być towarem. To znaczy, czy może podlegać popytowi i podaży, tak jak inne towary, prawda, jak bułki, chleb i tak dalej. I no, żyjemy w takim świecie, w którym bez wątpienia dzieło kulturalne stało się towarem. Ku nieszczęściu, rzecz jasna. Czyli na przykład, kiedy zapytamy się zarządzającego telewizją polską, dlaczego chłam puszcza w godzinach największej oglądalności, no bo zgodnie z doktryną, że większość ma estetykę na poziomie małpoluda, trzeba podporządkować się tym małpoludom, prawda? Bo system demokratyczny powoduje łącznie z ekonomią prostacką, że należy się podporządkować gustom, które de facto zarządzają telewizją, a nie telewizja zarządzająca gustami i je kreująca, prawda? I wpisuje się to w znowu system demokratyczny jako najdoskonalszy, w związku z tym bez dyskusji ma się podporządkować w tym przypadku telewizja pewnej rzeczywistości obiektywnie istniejącej. Ta próba dotyczy w gruncie rzeczy no, zrzucania niejako odpowiedzialności na mechanizmy za tych, którzy podejmują decyzje, prawda? I tu niewątpliwie trzeba sobie powiedzieć, że bez wątpienia kultura jako pewne dobro narodowe musi podlegać nie rynkowemu działaniu, tylko musi podlegać działaniu, a w związku z tym ocenie. I jeżeli już istnieje państwo, które jest dystrybutorem środków na tęże kulturę, no wydaje się, że przede wszystkim ocenie moralnej. Wbrew pozorom ocenie moralnej. To znaczy jest pytanie, czy dobro kultury wytworzone jest wpisujące się w ten zestaw wartości piękno, dobro, wolność, prawda. I zatem te dobra kultury państwo niejako wyławia jako pewnego rodzaju program i propozycja po to, żeby właśnie człowiek analfabeta w kulturze odnalazł możliwość rozpoznania pojęć. To, co pan robił na poziomie edukacji jednostkowej, bardzo mądrze i pięknie z tego, co pan opowiedział, to teraz wznosimy się na poziom państwa i mówimy, że tak, skoro już państwo jest zobowiązane, bo taka jest rzeczywistość, przed którą nie potrafimy uciec, jakby zniewoleni tą rzeczywistością, że musi być projektodawcą przepływu kulturalnego dzieł, informacji, pojęć, znaków, wszystkiego w społeczeństwie, to w takim razie ustalamy, że ta kultura, którą my jako państwo promujemy sobie nawzajem w społeczeństwie, w narodzie, to jest właśnie kultura oparta na przestrzeganiu, tworzeniu, wspieraniu systemu wartości. Dobro, piękno, wolność, prawda. Nie mieści się w tym
zestawie. Jesteś zainteresowany pokazywaniem bez przerwy w formie ketchupu krwi latającej po ekranie i ewentualnie tworzeniem filmów pornograficznych. Proszę bardzo, masz do tego prawo jako wolny człowiek, ale niekoniecznie mieścisz się w kulturze rozumianej przez państwo odpowiedzialne za jej zarządzanie. To nie jest cenzurowanie, tylko to jest tworzenie polityki kulturalnej poprzez mądry mecenas tworzący system wartości. No i to jest oczywiście zadanie państwa. No, to jest pytanie. Ja poświęciłem tutaj rozdział finansowanie i cenzura. Spisałem wszystkie rodzaje cenzury, przy czym kończąc piszę tak. Jednak z punktu widzenia legitymizmu najprościej cenzurę można podzielić na opresyjną, ograniczającą wszelką swobodę wypowiedzi i na opiekuńczą, interweniującą jedynie w te obszary twórczości, którą firmuje czy wspiera. Trudno wszak wymagać na przykład od instytucji kościelnej, by zaniechała kontroli dogmatycznej poprawności wydanych przez nią publikacji religijnych, tradycyjnie opatrywanych, zazwyczaj na odwrocie strony tytułowej, adnotacją nihil obstat, nic nie stoi na przeszkodzie, czy też imprimatur, niech będzie odbite, stanowiące pozwolenie na publikację i druk książki zawierającej oficjalne stanowisko władz kościelnych. Mówiąc najprościej, cenzura czy też kontrola jest niezbędna wtedy, gdy autor nie wypowiada się w imieniu własnym, lecz jakiejś zbiorowości. Prawem tej zbiorowości są wówczas kontrola treści i sygnowanie poprawności merytorycznej. No, piszę o tym długo. Zbiorowość. To bardzo dobry fragment. On właśnie jest próbą udzielenia nam odpowiedzi na to, jak zarządzać kulturą i też nie bać się w zarządzaniu instrumentów, które mogą być przez kogoś uznane za rzekomo poza demokracją funkcjonujące, poza wolnością, poza tym stanem, który ma być podobno najwyższym w życiu społecznym. Nie. Jeżeli istnieje kultura narodowa, która staje się dobrem wspólnym, to państwo jest powołane do tego, żeby to dobro wspólne chronić. Co nie oznacza, rzecz jasna, że ma być to dobro wspólne zawężane, że ma być limitowane ilością twórców, prawda? Tylko jest chronione poprzez to, by nie było to dobro wspólne pod tytułem kultura jako język komunikowania się w tym wspólnotowym życiu deprawowane, dewastowane. Dewastuj, proszę bardzo, ale niekoniecznie pod parasolem ochronnym państwa. Jeszcze ktoś? Krzysztof Jabłonka. Ja chciałbym pozwolić sobie nie zgodzić się z jednym takim stwierdzeniem. No ten tak trochę powiało mrozem. Ugór czasów PRL-u. To prawda, że niemal wymarła normalna kultura. Ale tak jak w geografii, w przyrodzie jest zjawisko podziemnej rzeki, tak dokładnie mieliśmy z czymś takim do czynienia. No, tu moje pokolenie to pamięta, że myśmy wyrośli nie tym, co było oficjalne, tylko tym, co właśnie buzowało pod ziemią. I to wyczuliło nas na tą podwójność, do którą zachowujemy do tej pory. Że wyczuwać rzeczy, które gdzieś są, ale których jeszcze nie widać. Kapuściński to ciekawie ujął, bo on przeczuł narodzenie się kontynentu afrykańskiego. I on mówi w pewnym podsumowaniu, w swojej analizie tego kontynentu był niepowtarzalny, że nigdy nie wiadomo, które rzeczy pogardzane, zepchnięte, zapomniane celowo, urzędowo, no patrzmy, nasi żołnierze niezłomni, a za to wyklęci, wypłyną z podwójną, potrójną, czy jeszcze bardziej wzmocnioną siłą. I ta wiara w siłę rzeczy małych właściwie trzyma kultury. Kultura jest podsumowaniem w pewnym, ale nie miałaby co sumować, gdyby te drobne, gdyby ci hobbici nie ocalali co chwilę świata.
I tu bym, na tym bym osadził swoje widzenie kultury. Dziękuję. Ładnie, ładnie powiedziane, jak zawsze, Krzysztofie, zresztą w twoim wydaniu. Dobry wieczór, Wojciech Stańczak. Czy to nie jest tak, że nasze media, zwłaszcza publiczne, z misją podobno, boją się kultury wysokiej, jak ognia? Ja pamiętam, chodziłem do szkoły, to musieliśmy co tydzień pisać recenzję z teatru telewizji. Po prostu mieliśmy świetną polonistkę w Piastowie, robiłem maturę i nikt się nie uchylał. Cała klasa pisała recenzję z teatru telewizji, zwłaszcza jeżeli był na przykład Hamlet, prawda? Klasykę mieliśmy co tydzień. Ja teraz nie śpieszę się do domu, dlatego że w poniedziałki nic nie ma wartościowego w telewizji, tak? Teatr Polskiego Radia, takie gnioty, ja prowadzę samochód, to żeby nie zasnąć włączam, prawda, i kiedyś w końcu zasnę i się zabiję, prawda, bo to jest tak, tak beznadziejne są te sztuczydła w Teatrze Polskiego Radia. Teatr wyobraźni wydaje się kukuła, prawda, dno z dziurą, prawda, ale skąd się to wzięło? Mi się wydaje, że to się wzięło stąd, że są pewne błędy w założeniach. Pan zaczyna od rewolucji francuskiej, nie wiem dlaczego zwanej wielką, tak? To jest ta sama rewolucja, która wymordowała naród wandejski. Pierwsza eksterminacja, tak, w czasach nowożytnych, prawda? To jest ta sama rewolucja, która głosi wolność, równość, braterstwo. Nie ma w sztuce wolności, dlatego, że trzeba służyć sztuce. Jaka wolność? Nie ma dowolności w sztuce, prawda? Nie ma w sztuce równości, a nie daj Boże, prawda? Nie ma w sztuce braterstwa. Jakie braterstwo, prawda? Myśmy przetrwali zabory, myśmy przetrwali wszelkie okupacje właśnie dzięki kulturze. I przetrwaliśmy komunę, dlatego, że właśnie komuna jedno, bała się jednego, bała się nas karmić sianem, prawda? Dlatego, że mieliśmy teatr telewizji, mieliśmy teatr Polskiego Radia, mieliśmy milionowe wydania klasyków i na tym się uczyliśmy. Oni się tego bali, prawda? Tego już nie cenzurowali. Nie cenzurowali Sienkiewicza, Żeromskiego i tak dalej. I myślę, że do tego właśnie powinniśmy wrócić, żeby było... Nie wyłudzano od nas abonamentu, tylko żeby za ten abonament, żebyśmy mieli wysoką kulturę, żebyśmy mogli, tak jak wtedy, Aleksander Małachowski, pamiętamy, prowadził spotkania z poetami i zapraszał ich Herberta i Grochowiaka i mieliśmy najwyższej próby kulturę. Obyśmy ją mieli teraz. Dziękuję. Już jak panowie przeszli na konkretną działalność, to ja powiem tak. My mamy piękne spotkania tutaj z profesorem Dyrzewskim i lansowana jest kultura muzyki. Muzyki poważnej, klasycznej i przychodzi osób 20-50. To coś wspaniałego. Te filmy są cudowne, które powstają. Ale ja chcę powiedzieć historię, panie senatorze, 2011 roku. Jest to rok beatyfikacji Ojca Świętego, maj, jest to dzień flagi i dzień Konstytucji 3 maja. Przygotowany jest program historyczny w oparciu o poezję Ojca Świętego. Tytuł jest taki: Ojczyzny zakorzeniony. Chodzi o poezję Ojca Świętego. Ten program ma pójść w programie 1, dotyczy tamtej, mówię, ekipy. Na placu Piłsudskiego o godzinie 1 w południe ma być transmitowany w Polskę, gdzie jest zawarta poezja Ojca Świętego, gdzie jest pokazana kultura, polskie tańce, polonezy, gdzie jest pokazana muzyka polska też, bo jest też orkiestra symfoniczna. I nie znam powodu, dlaczego on został zdjęty. I w miejsce tego wieczorem był program BEM jazzowy. Ten program przygotowany przez zespół
gdzie 136 osób w tym uczestniczyło, nie znalazł miejsca nigdzie. Ksiądz wyniósł Najświętszy Sakrament świątyni i został przedstawiony. Była to jego promocja. Tą płytę zarejestrowałem i kiedy byłem w Hiszpanii, znajdowałem się w ośrodkach katolickich po Bernardynach, my się tam poruszali. Jak ja im pokazałem, jaki był poziom polskiej kultury na przestrzeni, trzeba było im to tłumaczyć, tysiąca lat, to oni nie dowierzali. I teraz jest pytanie, no właśnie, nie mógł pójść program historyczny z placu Piłsudskiego w 2011 roku. Dziękuję. To jest konkret. Jeszcze pan chciałby tam zabrać głos, myślę, zabrać głos. Będzie to głos ostatni. No i spróbujemy to podsumować chyba, nasze spotkanie. To chyba dobrze się składa, bo ja chcę na przykładzie konkretu powiedzieć o pewnym zjawisku. No nie będę szukał winnych, ale może byliśmy mało uważni. Zacznę od tego, co jest sensem kultury. Dzieło. Czyli teraz czas na bardzo krótkie dzieło poetyckie, bardzo krótkie. Tyle jest słów prawdziwych, które nie mówią prawdy. Związków, które nikogo nie łączą. Gestów pojednania, które nie umieją jednać. Tyle rąk, a oprzeć się nie ma na czym. To krótki wiersz. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Bardzo piękny. Choć niestety pesymistyczny. Tak. Optymistyczny jest trochę dłuższy, to może już po zakończeniu powiem, ale dobrze. To nie moje. Czy wiecie państwo, kto jest autorem tego wiersza? Dla ułatwienia, kobieta. Podejrzewam, że o Irenie Kulińskiej z domu Rastawickiej chyba tutaj nikt nie słyszał. Tajny uniwersytet, koleżanka Baczyńskiego, Gajcego, Stroińskiego, Tadeusza Chruścielewskiego. No Tadeusz, pan Tadeusz z Łodzi do Rembertowa do nas przyjeżdżał. Wiele jest takich zjawisk cennych, które umknęły i które mijają w czasie, a które są warte tego, żeby je wydobyć i pokazać społeczeństwu. Cóż z tego, że poetka wydała 6 tomików wspaniałych. Niektóre teksty to po prostu no, majstersztyki. Ja w głowie mam około 4 z nich. No. Cóż z tego? Ja może nie wiem, co tutaj na koniec powiedzieć. Co? Jeszcze jeden wiersz na koniec. Gdybym ja potrafił, to ja bym taki wiersz chciał napisać. Liczę, że dobrze go pamiętam. Sonet pod tytułem Jak śpiewać. Poezji zwykłej trawy wyśpiewać nie umiem. Prostotą swoją wielkiej w małości i pięknie. Moje słowa są puste niby, martwe niby wnętrza trumien i zgrzykliwe, jak echo metalowych szczęknięć. Nieudolnym zachwytem zepchnięta w zadumę chcę odnaleźć słów zdroje. Niech przed czarem klękną. Lecz choć słowa na usta zbiegają się tłumem, żadne mi poetycką nutą nie zabrzęgło. Wciąż niesyta pochłaniam nektar jaśminowy, co słodką miodną wonią nozdrza moje łechce, a oko moje pieści liść seledynowy, co się z zieloną trawą pocałować nie chce. Oddech dnia złotym blaskiem darzy mnie majowym, a ja wciąż snuję słowa spłowiałe i zeschłe. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękujemy.
Szanowni Państwo, to bardzo ładna sekwencja zdarzeń, która nastąpiła z tym finałem, który przed chwilą mogliśmy wspólnie przeżyć, bo przecież aż ciśnie się pytanie na usta, że właśnie odkryliśmy, na czym polega ten dar przebywania w kulturze, narodowej, w kulturze wysokiej, w pięknym wierszu i jak wiele, rozpoznając dzieła kultury, sami zyskujemy. Taka niby mała historia poetki i rozumiem, że drugi wiersz też był pani Rastawickiej, a w ciągu 5 minut dowiedzieliśmy się o istnieniu poetki, o istnieniu pięknej poezji i jeszcze wysłuchaliśmy 2 pięknych wierszy zadeklamowanych przez człowieka kultury. No to jak na podsumowanie chyba dość dużo tego sympatycznego wieczoru. Bardzo Państwu dziękuję ja ze swojej strony, a no ja jeszcze też, Pan Andrzej. Też i Państwu dziękuję i Panu senatorowi bardzo za pomoc. Ja miałem szczęście, bo to była moja kultura domowa, to moja mama. Czy ja mogę coś... Ja mogę coś ogłosić skoro... z kulturą właśnie. Przepraszam, tu jeszcze pan profesor mnie dopuścił do głosu. Proszę państwa, nie wszyscy dostali zaproszenia, bo zabrakło mi, ale serdecznie zapraszam, skoro już schodzimy do podziemia z tą kulturą, to będzie wieczór Bogdana Urbankowskiego, wspaniałe, jeśli zapomnę o nich, w Instytucie imienia Lecha Kaczyńskiego, Mickiewicza 51, w środę o godzinie 18.00. Także serdecznie zapraszam wszystkich Państwa, zwłaszcza to jest taka premia za wytrwałość. Dziękuję, że Państwo wytrwali. Dziękuję Państwu, bardzo dziękuję. Dziękuję Panu.